Dzień dobry. Proszę Państwa, pokazywałem niedawno aukcję zawiasowej bransolety z domu aukcyjnego Heritage Auction. No i tak, żeby nie wyszło na to, że sugeruję, że oni tam sprzedają taką niepełnowartościową biżuterię, więc pokażę Wam z tej samej aukcji obiekt, który jest na pewno obiektem wyjątkowym, obiektem kolekcjonerskim. Sądzę, że jeżeli nie na tej aukcji, to zapewne w przyszłości będzie osiągał bardzo wysokie ceny. Dlatego, że to jest obiekt wyjątkowy. Bransoleta, tym razem to jest bransoleta typu Bangiel. Ona jest wykonana zaprojektowana przez designera o nazwisku Jean Schlumberger. Schlumberger jest chyba najlepszym projektantem biżuterii XX wieku. Pracował dla Tiffany i tam gigantyczna ilość jego projektów została zrealizowana w obrębie Tiffany. Wcześniej zaczął swoją karierę z projektowaniem biżuterii, robiąc projekty dla modystki Elzy Schiaparelli. On dla niej projektował biżuterię kostiumową, czyli u nas się mówi galanteria jubilerska lub biżuteria sztuczna. No i osiągnął takie mistrzostwo w projektowaniu biżuterii, że udało mi się zdobyć zatrudnienie u Tiffany'ego i no, stał się sławny na cały świat. W tym momencie no, jego biżuteria przez niego sygnowana jest, sprzedaje się właściwie we wszystkich największych domach aukcyjnych za gigantyczne ceny. I no, tutaj być może ta cena wywoławcza nie jest jakaś specjalnie atrakcyjna, dlatego że no, nawet mając na uwadze, że ten wyrób jest wykonany ze złota 18-karatowego i waży niecałe 19 gramów, no to nawet jak się to przeliczy, no to już jest dość spora cena. Czyli z punktu widzenia takiego człowieka, który chce stakować złoto, chce tanio kupić, no to tutaj się nie uda tak tanio kupić. Natomiast obiekt jest ewidentnie obiektem kolekcjonerskim i ta cena, która za niego zostanie osiągnięta i którą on będzie osiągał w przyszłości na kolejnych aukcjach, na których będzie wystawiany, to w przyszłości przez kolejnych właścicieli, no to te ceny nazywa się cenami amatorskimi. Czyli to jest ceny z reguły bardzo wysokie i całkowicie oderwane od wartości kruszcu czy kamieni szlachetnych, z których obiekt się składa.